dobry, kochani. Vlogmas dzień 9. Więc tak, kochani, ja wróciłam dopiero z pracy, z nocki i pierwsze co, to przyszłam zrobić ogień, żeby mi było ciepło i mamie też. Po dzieci pojadę do siostry dopiero po południu, ponieważ rano Jasiu ma lekcja, a nie zdążylibyśmy ogarnąć wszystkiego. Chcemy iść na zakupy, chcemy kupić dzisiaj choinkę, więc stwierdziłam, że niech te lekcje ma już u siostry. No, Franuś dzisiaj do przedszkola nie pójdzie, ja go wczoraj zapomniałam w ogóle odpisać. No ale no trudno. No, a ja zrobię ten ogień, żeby było ciepło i będę montować film z Holem z Bonpixa. Zjem śniadanie, ogarnę tutaj w domu trochę. Dam kurom, zbiorę jajka. Takie wiecie moje rzeczy, które robię codziennie. I których wam często też nie pokazuję. No i właśnie wykąpię się i wtedy pojadę po dzieciaki. Bo po tej nocy to wyglądam jak wyglądam, już wszystko mi się porozcierało, włosy już też nie te, więc żeby wyglądać jak człowiek. Poza tym dzisiaj jedziemy też na basen, jest środa, więc jedziemy na basen, więc no wypadałoby wyglądać normalnie. Także spać raczej nie pójdę, chyba że mnie zmuli wieczorem szybciej, no to mam nadzieję, że się położymy szybciej, ale teraz nie zamierzam iść spać, no bo mam za dużo rzeczy do zrobienia. Wczoraj w sumie się wyspałam, przyszłam po nocce, więc stwierdziłam, że dobra, dzisiaj jakoś się przemęczę. No, mam nadzieję, że mnie nie zwali z nóg, bo no, nie położyłam się za długo w nocy. Ale mam nadzieję, że dam radę, bo no te dwa dni ostatnie spałam sobie dosyć długo, więc myślę, że troszkę chociaż odpoczęłam. Także ja się zabieram za robienie tego ognia i odezwę się do was później. Mówisz, że to za drogo. Weź mi tu swoją ręką, nie świeć. No, kochani, jesteśmy w centrum takim ogrodniczym, ale tutaj szału wam powiem nie ma w tych choinkach. Tu jest taka ładna, co nam się podoba. Nie, nic. Ci się nie podoba nic. Jasiowi by się na pewno podobała. Ja lubię. Ty chcesz taką dużą, wysoką, a mama chce taką ładną. No i tutaj szału tak jakoś nie ma. A sztuczne choinki. No i ta tutaj jeszcze jest ładna, Franuś. A tamta jest szersza ogólnie. Jaka? Tamta, którą patrzyliśmy. A może bez tego kupimy. Chodź. Bez doniczki. Chodź, tu leżą jakieś ścięte. Ja coś czuję, że my dzisiaj żadnej choinki nie kupimy. Bez doniczki. Taką wsadzoną. Taką. Taką ty chcesz? Taka nam pół chaty zajmie. Czyś ty oszalał? Taka nam się nie zmieści, Franuś. O, tu jest też jeszcze ładna. Czemu ona jest zawalona? No, śliczne. Kwiatki. Franusiu. Stop. Jezu. Nie ma nigdzie luzem tych smurfów czy tego co tam było. No. Obiedku.
Jeszcze masz ten kaszel. Choinkę sobie kupimy i będzie git. Ja. Taką. Takie. Taką malutką. Wystarczy. Tak? Wystarczy taka? Nie, odłóż takie, nie. No co ty? Ale na suszą. Nie, odłóż. Musimy dużą, Janek. Odłóż. Chodź. Musimy poszukać tych krasnalów smerfów. Tu jakie są ładne ozdóbki. Ale nie pchaj mnie. Wiewiórkę ci taką kupię. Taką. Taką jak tu stoi na dole. O. Taką wiewiórę ci kupię na święta i tyle będzie. Nie, tak. Chodź. Chodź mały. Słodka wiewiórka. W co my wsadzimy te świeczki? Te świeczki, te bombki. Idziemy po koszyk, chodź. Tak, nie bal świata. Ja. To. Jako. Czekaj, idziemy. Chcesz coś? Chcesz coś do picia? To weź sobie wodę. Tu jest. Tutaj. Tu z tych. Tą albo tą. Ja muszę. Takiej ty nie. Taką ty chcesz? No weź. Chodź. Jaką ty masz minę? No. No wyobrażam sobie. Patrz, ktoś ma wyobrażę jakieś światełko. Tak, tu jedziemy do jaskini zła. No, zaraz będzie nasze jedzenie. Nie. Wielki brat patrzy. Nie no, mama mówi, że mama patrzy. I wsadzimy ją sobie sami w worek i w ten, i w doniczkę. Co? Co ty na to? I będziemy ją podlewać, ona może tak szybko nie uschnie. Oj, jejku, jejku. Franek, ty nie śpi. Jak ty chcesz jeść? Nie chcę spać i jeść. Czekajcie, ja mam ten żel do rąk, taki dezynfekujący. Asiu, masz, zdezynfekuj sobie. Ja nie. Proszę. Zanim się dotykasz się. Czekaj, teraz ta pani mi to poda, jak to mi się wyślizgnie. Dobra. Czekaj, Jasiu, trzymaj. Postaw to swoje na ten, na to. Podkładkę tam. Nie, nie. Dobra, już ogarniamy. Trzymaj. Jasiu, trzymaj. Dobra. Okej. Dobra, dziękuję. Tak. Czekaj. Musimy odjechać stąd, bo inny pan tam z tyłu stoi i chce jeść. No pokaż! Nie! Gdzie ty z tym idziesz? Bo! Ej, ej, Jasiek, nie wolno tak. Skasimy światło. Jasiu! To mi podwieć! Ej! Au! Już tu nas śmierdziałeś na cały dom. Zabawki, Franek. Tam, zabawki wasze. Zabierz.
To by do prania, tak? Jasiu zaniesie, Jasiu. Zaniesiesz to by do prania. Zabawki do pokoju. Wszystkie rzeczy do prania pod pralkę wrzuć, tak? I co, skończył ci się ten klej? Do tych budowli. No. A co tobie jest? Masz fugla dzisiaj? Nie, ta budowla się zatrzymała. A czemu to ty bierzesz tę smokę? No. Fane. Uważaj. No. O. Ale Franek, to jest czubek, a nie gwiazda. Taki czubek brokatowy. I tutaj takie bombki. Choinki niestety jeszcze nie mamy. Ale ty miałeś to wyjąć z tych rzeczy, z tych toreb, powyjmować, tak? Tam czepka, ja na przykład nie będę prała jej okularów, więc to możesz przynieść i te toreby też przynieść. Tutaj takie haczyki do bombek. I tutaj takie bombki, takie okrągłe. Serduszka podłużne. Gwiazdeczki. Co tu jeszcze? Jeszcze takie. Co tu jeszcze? Takie malutkie. Fenek, co ty robisz? Takie malutkie serduszka. Gwiazdeczki. Powyjmuj te i pozakładaj, tak? No, na każdą bombkę, tak? I za te bombki zapłaciliśmy. Zaraz wam powiem. No. No, ostrość. O, tyle. Za kilkanaście sztuk bombek, a one były i tak na promocji. Bo ten czubek 17. Czekajcie. Niektóre były po 2,90, po 3,20, po złoty 60 malutkie serce. I te okrągłe po 3,20. No także mamy parę tych i tak chyba myślę, że zrobimy. Ale gdzie ty z tym idziesz? Choinkę biało. Jakąś tam biało. Zobaczę, jakich bombek mamy najwięcej. Chyba niebieskich. Chociaż mi się nie podoba niebieska. Ja bym chciała biało, na przykład fioletową. Albo biało-czerwoną. Więc chyba zmienimy. I chyba zrobimy tak minimalistycznie w tym roku, że tych bombek nie nawieszamy 1000, 1 500, tylko no, wybierzemy po prostu te najładniejsze i jakoś, żeby to miało ręce i nogi. Tu moje opatrunki w ogóle, zakupy jeszcze, to do łazienki, podpaski. Jasiu, weź te podpaski też do łazienki zanieś mamie. I te opatrunki muszę schować. No chodź, pokażę ci. Ale Jasiu, wiesz co, te toby chyba też by trzeba było wyprać, bo one już są brudne. Zobacz, tu odhaczasz. Trzymaj to. Weź te toby też do prania. Ja je wypiorę. To musisz odhaczyć tak. O, o. Obkręcić, o. To się odczepi. I teraz na bombkę. No, tutaj na tą dziurkę bombki trzeba włożyć, a drugie na choinkę. Tylko to grubsze chyba na choinkę, wiesz? No, ile dni nas... A ty masz dalej ten kaszel, niby tego nie miałeś mieć. Bo siódemka, siódemka i dziewiątka. Poczekaj, tu powkładamy te słodycze najpierw. Przytrzymaj to. Otwórz. Ten ogólnie. Patrz, tu są jeszcze od Wielkanocy. No. Kurczaczki. Nie macie tego zjedzone. Wy macie za dużo. A te kulki od kiedy są? Też od Wielkanocy. Jak? No. Nie. To trzeba przeciąć. Daj nożyczki. No nie, niepotrzebne są nożyczki. Daj mama to przednie. Czekaj.
No weź. No ja tak to sobie zaplanowałam. No, daj następne. Dobra. Ja mam jakiś... No. Co tobie jest, Wędziszek? Teraz te słodycze też możecie tu wyjąć z tego. Ramek. Daj. I to od cioci Beni też tam włóż od razu i będziecie mieli w jednym miejscu te słodycze. To Fifi. Aj, ale czemu ktoś tego nie włoży? Wysuń to. A, bo to się... Fifi je tu. Jo, Fifi, ty jesteś nie... Wyjmij to. Poczekaj. Henek, wyjmij to, Fifi. No. A to jest Fenusia? Jo, to jest Fenusia, daj mu. Aj. Weź, bo ja to moją chorą ręką. Ale tak nie. To tu nie chce wyleść. Jeszcze jedno tam chyba jest, nie? No, weź to rozerwij, do. Jasiu! Ale normalnie się zachowuj. Nie, jak dzikus. O. Gdzieś to nie chciało wypaść, to by prawie z tego wypadło. I to też możesz rozerwać to swoje. I te tutaj od cioci Beni rozpakujemy. To jest moje. To jest twoje? To pisze Jaś? Tak. Odstąd! Ja też dostałam od cioci Beni prezent. Obróz na stół. Zobacz jaki bałwanek. Ładny. Przypadek to powiedziałam, pójdź mama. Ojej, no to weź to tak. Masz, tu są piżamki dla ciebie. Dla mnie? Nie, tylko ciekawe, czy one nie będą za małe. One to będą za małe. No. 134, ty już masz 104 jo, i ona ma oderwany paragon. Genialna. One będą za małe, to są dla Franka przecież. I Frank będzie miał tylko cztery takie same. Dwie. Weź tu o Mikołajek, tu Kinder jajka. Także tutaj to wszystko wrzucimy razem i będziecie sobie brali, nie? Jak będziecie mieli ochotę. O. I Franusia teraz też wyjmiemy. Franuś, ty masz tu rękawiczki z różowymi gwiazdkami, serio? Serio? To Mikołaj chyba się pomylił. Chłopaki nie noszą różowych gwiazdek, ciotka. Nie? Nie, Mikołaj się chyba pomylił. Mhm. No przecież to od Mikołaja dostałeś. Jo. A, ja myślałam, że od niej. Nie. To ja dostałam od niej, tylko Mikołaj nic dla mnie nie zostawił. Chyba. No. Weź to otwórz to Frankę. Bo ja nie mogę. To Fifi? A dasz mi to Fifi? 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 Dasz mi? To daj mi, ja bym sobie zjadła. A tu jest Jasia na otwarte. Twoje. Jedno, dziękuję. A ja to zachodzę. Uważaj. Tu je, Paula, dziękuję. Ups. Jo, ups, wszystko. Ups. Jasiu! No i co teraz? Teraz co zabierz? Ups. Słodycze do pudełka. A nie na ziemię. Fenek. Aj. A nie, coś od Beni. Bo Benia też ma takie czerwone, złote i takie. No widzisz. To są Beni. Bo Benia ma tak, też takie. Ale macie tych słodyczy teraz. Oh my god, całe pudło. Dobra. Coś chcesz sobie zabrać do jedzenia, czy chcesz z kalendarzy zjeść? To. Chowasz już, Fenuś? Wie w ten Fenek, siódmy. Nie, jest 7, ja nie widzę, jestem ślepa. 7, Fenek, szukaj. Tu! A jo, faktycznie. Tu! Jasiu zaraz widzi. Bo jest po
I co pisze? Znowu będzie mydło. Na bank. Widzę, że już pisze mydło. Mydełko. Weź, jaka lipa z tym kalendarzem. Mydełko. Pasto. Ale burzowe. Nie. Kiwiowe. Kiwi. To nie jest arbuz, to jest kiwi przecież. Puść. Kiwi. No daj na stół. Następne. 8. Ja lubię kiwi. Tu jest 8. No Jasiu, teraz ty. A wtedy kto? Fenek. Daj mama podważy, ale weź głowę. No. Teraz będzie na bomba. To dzisiaj możecie sobie wrzucić wszystkie. Czy nie chcecie na raz? 8 i 9, Fenek. Teraz ty, dzisiaj jest 9. Tu jest 9. Tu chcesz palec na środek? Bo tu. Mydło czy bomba? Bomba. Ta sama. Ta sama, tu będziemy mogli zmieszać, mamy, nie? Mama, ta sama, to będziemy mogli zmieszać. No, dobrze, zanieś do łazienki, tak? Możesz? Niebieska i biała. Proszę, zanieś to do łazienki. Teraz ten. Teraz to zamykamy. Teraz kalendarz. I kalendarze, no. Czekaj. To jest Jasia, ten. A te dwa są twoje. 6 wy byliście, nie? 7 i 8 mama była w pracy, czyli tutaj, Fenuś. No weź. Ale usiądź, czemu ty leżysz? Tu jest zaraz obok 8. Jasiu, ty masz tu swoje. I 9, Fenek. Dzisiaj jest 9. O, prezencik. Ale z pełną buzią, Fenek. Poczekaj, no. Masz? Dobra. I teraz tutaj też, Fenek, tak. 7. 8. O, w 8 masz orzeszek, a tu masz gwiazdę. I 9. Tu też masz orzeszek. Proszę, weź sobie powyjmuj. No, jaka ładna. W którym to było? No, prezent. Kukaretka, co jeszcze pokaż? Tu nie ma, mama. Co jeszcze? Nie ma. Tu jest. Autko i co jeszcze? Konik na biegunach. Ostatnio Fianek miał konika. Dobra, Fenuś, wyjmę ci ty, tak? A co ja masz tu? Mam autko. Tu. I tu, dobra. Także chowamy kalendarze, sprzątnę ten bałagan trochę. No, a ty masz tam pralinki w nim zawsze, nie? Pokaż, mama, jak ci dzisiaj będzie. A dzisiaj masz aż 3 pralinki. 7, 8 i 9. Fenek, takie mają, oni ma Fenek i Fenek. Fenek, uważaj, bo zwalisz te czekoladki Fenek sobie. Fenek i Benia mają wszystko już otworzone. Wszystkie oni otworzyli? No. Czemu wy wszystkie otworzyliście? To było dla dziewczynki. Nie, ale Benia sobie jeszcze kupiła taki. Aha, sobie. No i ona wszystko. A Roxy miała swój sama. No, i oni wszystko otworzyli. I oni wszystko otworzyli. I wszystko zjedliście. O nie, Franciszek, ty szkodniku mały. Ty byłeś głodny. Zakupy już tu powoli powyjmowałam. Mandarynki, a tu jedna nadgnita, źle patrzyliśmy. Mandarynki z liśćmi. Franek chciał specjalnie i wybrał sobie takie z liśćmi, bo był ciekawy, jak wyglądają te liście. One są zwyczajne, no ale tutaj kilka bananów, kilka jabłek, tak żeby tych owoców było. Nasze pierniki już się praktycznie kończą, to jest resztka, więc słuchajcie, będzie trzeba dopiec pierników, chyba w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że, ale już wiadomo, nie tak dużo, zrobimy jakąś jedną partię, bo co chwila sobie podjadamy gdzieś tam do kawy, do herbaty, więc tak, z początku w ogóle dzieci intensywnie je jadły, teraz już tak mniej, bo teraz zostały same z tą ciemną czekoladą, więc to ich tak nie ciągnie.
Dobra, te rzeczy muszę zanieść do prania. Te piżamki. W ogóle te piżamki będą chyba za małe. Moja siostra nie wtrafiła się z rozmiarem, bo ona. No. Fajne, są super, no tylko że to jest 134, to będzie Asiowi za małe. No to jak dla Franka, więc Franek będzie miał chyba dwie takie same piżamki w tym roku, a może druga na kolejny rok jeszcze mu wystarczy. No więc to do prania. W ogóle na mnie czeka paczka z Eveline, którą wczoraj zamówiłam tak naprawdę, ale to za chwileczkę wam pokażę. I reszta zakupów. Tak naprawdę no malutko, bo pomidorki, ogórki, tak mi się marzy jakaś sałatka. Rękawice, bo ja z tym moim palcem to teraz tak myć naczyń za bardzo nie mogę, dlatego też jechaliśmy dzisiaj na obiad, taki obiad o kolację do KFC, bo sobie pomyślałam, że, czekajcie, śmieci wywalę, że ja dzisiaj... Zanim bym zrobiła ten obiad, potem umyć, po tym obiedzie, no a jutro już tak na spokojnie coś zrobię, więc kupiłam łososia. Zarówno ja i Jasiu lubimy tego łososia, więc może my zjemy sobie łososia, a Franusiowi coś innego. Te rękawice właśnie do mycia, więc ja myślę, że ja zdejmę sobie ten bandaż, bo no nie włożę w taką rękawicę tak grubo owiniętego palca. Zdejmę bandaż, zostawię sam plasterek, założę i wtedy może jakoś uda mi się umyć te naczynia, bo jedną ręką to źle się myje. Danio, tutaj drugie pomidorki i tutaj kiełbasa żywiecka. Więc to by było... czekajcie, jeszcze coś w lodówce schowałam już. Aha. Te antipasti zielone i żółte i jeszcze głodniaki. A tak pozostałe rzeczy to tutaj mamy, więc jakoś tego dużo nie trzeba było. Tu mam już parę naczyń do pomycia, więc tutaj mam tą pastę pomarańczową z imbirem. Troszkę jej zjadłam, ale jest dobra, chociaż ta śliwkowa była o dużo lepsza. Więc tak. Dobra, więc dzisiaj wypróbujemy sobie tą herbatkę, pierwszy raz w tym kubku. Ostatnio w sumie ja ją piłam, ale ja ją piłam w takich, teraz wam pokażę, w takich saszetkach. Kurczę, co to tu jest, to niebieskie. Są jakieś kwiatki. Cuda na kiju, to wygląda jak te haby polne. O, a ostatnio ją piłam sobie w tych filtrach do herbaty. To są do dzbanka, ale ja je też wkładam do kubków. Już taką mocniejszą sobie zrobię. Tu mam też... Ja. Już to mi wszystko dzisiaj spada. Tu mam też ręce takie suche, rozwalone. Zahaczyłam gdzieś, nie wiem. No. I ja ją ostatnio piłam. I tutaj jakoś tego mango bardzo nie ma czuć. Raczej właśnie jakieś takie zioła, bym powiedziała. Więc ja sobie wypiję herbatkę. Zgram sobie pliki na komputer. I co? I będę, zacznę montować, bo dzieci teraz oglądają bajkę, więc niech sobie chwilę poglądają. A ja sobie zacznę montować filmik, niech to się zaparzy. Tak. A, jeszcze bym zapomniała, miałam wam pokazać paczkę z Eveline. Jasiek, możesz wziąć troszkę ciszej? Tak minimalnie, dobra? No ja się ogląda, Jasia fasola. Jasiu, a tam nie ma innej bajki jak Jaś fasola. Ej. Natomiast ja się znowu nie zacięłam. Poczekajcie. I słuchajcie, dosłownie wczoraj po obejrzeniu filmiku na YouTubie. Czekajcie, kto to był? To była jejku, taka nowa dziewczyna. Ona ogólnie robi tylko i wyłącznie makijaże, jakieś recenzje i tak dalej. I po obejrzeniu jej filmiku ja popłynęłam. To znaczy, no jakoś tak nie jest strasznie,
Ale obiecałam ostatnio sama sobie, że już nic nie kupię, żadnych paletek, żadnych cieni. No i niestety zamówiłam sobie dwie paletki z Eveline, jakieś nowości. I te paletki są w Biedronce. To jest Harmony Chocolate. Zaraz je wam otworzę i pokażę. I ona, jejku, jak ta dziewczyna się nazywa, wam postaram się znaleźć. Poczekajcie, znajdę wam. Powiem, wrzucę wam linka do jej filmu pod spodem, tak będzie łatwiej. I ona porównała te dwie paletki do paletek z Anastazji, więc no paletki za kilka stów, porównała tutaj paletki za trzy dyszki. One są teraz w promocji na stronie Eveline. Ja ich nie chciałam szukać w Biedronce, bo w Biedronce myślę, że nie znalazłabym tak dobrej jakości ich, bo tam ludzie jak się rzucą na coś, to po prostu źle wygląda, pociapane i tak dalej. Więc stwierdziłam, że zamówię sobie ze strony Eveline, z której tak naprawdę nigdy nic nie zamawiałam. No i do tych dwóch paletek skusiłam się, zaraz je wam pokażę. Skusiłam się jeszcze na, to dostałam w gratisie, to mi się nie przyda, ja to dam siostrze, bo ja nie używam takich rzeczy do paznokci. To był gratis, za zamówienie powyżej 70 zł, jakiś tam przeciw rozdwajaniu paznokci, więc to dam siostrze. I tak, zamówiłam jeszcze sobie tusz do rzęs, bo mój tusz już się zrobił taki bardzo suchy i stwierdziłam, że za dyszkę 9 zł coś kosztował ten tusz Viva Full Volume and Definition Lashes Mascara. Więc po prostu on ma silikonową tutaj gąbeczkę, tą szczoteczkę i on wygląda w ten sposób, więc myślę, że będzie spoko. Pogrubiająco rozdzielająca, więc mam nadzieję, że będzie ok. No za dychę, kurczę, powiem wam, że taniej to już nigdzie nie ma. I ogólnie ja uwielbiam tusze z Eveline, więc i tak bym sobie pewnie gdzieś kupiła. A że naszego Rossmana ostatnio nie odwiedzam i nie lubię tam chodzić, bo te panie są tak niemiłe, że to się w głowie nie mieści, no to stwierdziłam, że zamówię tutaj. I też zastanowił mnie ten podkład, który ogólnie ma dobre opinie, więc stwierdziłam, że sobie zamówię. Już jak skoro już płacę za tą przesyłkę, no to za dwie dyszki, chyba 24 ten podkład. Kurczę, żeby tu był paragon, to bym wam powiedziała. Ale na stronie Eveline sobie zobaczcie. Ogólnie teraz tam są promocje, więc czy za niecałe trzy dyszki, no nie wiem, wrzucę wam linki. Tak będzie łatwiej. I to jest Wonder Match, podkład dopasowujący się. Ja wzięłam sobie Cool Beige. Mam nadzieję, że to będzie dobry odcień. Chociaż teraz wszystkie podkłady mi są za ciemne, te które mam. Jedne są za jasne, więc ja mam takie podkłady, że tak naprawdę jeszcze żaden mi nie dopasował. No, więc zobaczymy. Może jutro sobie wypróbuję, zaraz sobie zobaczę, jaki to jest odcień. Dobra. Może będzie spoko. Tylko teraz ja go sobie tutaj naciapałam. Czym by go tu wytrzeć? Czekajcie. Wytrzeć. Więc tak, one mają tutaj lusterko. Są bardzo fajnie wykonane. W ogóle ta paletka jest piękna tutaj. To żłobienie jest cudowne. I otworzymy. Otworzymy. Ona nie jest jakaś taka duża. Tutaj ma takie, widzicie, zabezpieczenie. Mnie też widzicie. Więc naprawdę wszystko fajnie jest zabezpieczone. Dobra, siebie by trzeba było schować, nie? I no tutaj się nie da. To się wszystko tak odbija. To są kolory takie bardziej... które to jest? To jest ta czekolada, czyli pod brązy. Mamy tutaj kolory tart, mousse, cookie, muffin, brownie, matcha cake, choco bar, truffle, churros, pudding. Więc mamy takie jasne, mamy średnie, mamy ciemne, więc naprawdę można będzie spoko makijaży tym zrobić.
No i ta czekoladowa jakoś tak bardzo mnie nie zaintrygowała, ale stwierdziłam, że też sobie ją zamówię. Skoro są porównywane do paletek Anastazji, no to słuchajcie, coś w tym jest. I jeżeli jeszcze przez taką osobę, która naprawdę zajmuje się makijażem i która własne swoje paletki niedawno wytworzyła razem z Hanią Knopińską, więc no może być ciekawie. Jeżeli ona to porównuje do Anastazji, no to dla mnie to już coś znaczy. No i dlatego też sobie zamówiłam. Poszłam znowu przez YouTube'a, tak jakby. Natomiast ja też jestem ciekawa tego, co ona mówi i czy... Ja lubię się przekonać, wiecie, ja lubię się przekonać, czy YouTuberki one dostały i ściemniają tylko po to, że muszą to zareklamować, czy serio to jest taka youtuberka, która będzie dla mnie osobą jejku rzetelną, która naprawdę mówi o produkcie dobrze tylko dlatego, że on jest dobrym produktem, nie dlatego, że za niego coś dostała. I tutaj ta Harmony to jest bardziej pod fiolety. Fiolety ja uwielbiam, chociaż tutaj ten cień Harmony to jest taki burgundowy, Empathy to są też takie, także bardzo w ogóle fajne nazwy, Soul, Honesty, Hope, Luck, Harmony, Empathy, Intuition, Loyalty, Balance, Warmth. Także no, fajne nazwy ktoś tutaj wymyślił, no i jutro będę sobie działać tą paletką, na pewno jakiś make-up. Więc jutro wszystko wypróbujemy, to też wypróbujemy, myślę, że kolor nie będzie za ciemny. No i tusz też wypróbujemy. I za te wszystkie rzeczy, słuchajcie, ja zapłaciłam niecałą stówkę, więc no powiem wam, jak na tyle rzeczy, to w drogerii bym pewnie tyle nie kupiła. Także spoko, to wezmę, dam siostrze, jak w piątek tutaj do mnie wpadnie. Także to by było tyle. I myślę, że na dzisiaj skończymy tego vloga, bo już mi się tak naprawdę nie chce, jest 20:20. Wyspałam się dzisiaj w ogóle z rana, chciałam ogarniać ten film, ale poszłam spać. Mówiłam wam, że się nie dam, nie dam i nie zasnę. Ale tak mnie zmuliło, jak siedziałam przed komputerem, że postanowiłam, że a dobra, pójdę na 2 godzinki i z tych 2 zrobiły się 4. Potem musiałam się spieszyć, żeby jechać zapłacić tą zaliczkę za te okna po dzieci, na basen, z basenu na zakupy, szukaliśmy tej choinki. No i tak naprawdę cały dzień znowu intensywny, ale dobrze, że się wyspałam, bo przynajmniej teraz nie jestem śpiąca i teraz jak położę dzieci, będę mogła sobie montować na spokojnie te dwa filmiki i wam wrzucić. No. Także co? Kończymy. Mój palec już troszkę lepiej, więc mam nadzieję, że do soboty... O! Co zbudowałeś? Miała być świeca, ale mi nie przyszło. Co to jest? Choinka? Nie. A co? Miała wyjść choinka. Miała wyjść choinka. No wyszła. No pięknie. No zielonych nie masz, ale wyszła piękna choinka. Ładnie. Mogłeś dół zrobić brązowy, a górę zieloną, zielono-kolorową, wiesz? Na przykład pień zrobić brązowy. No, także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!